1 grudnia w sali kameralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w ramach Jazz Clubu wystąpił kwintet Tomasza Chyły. Trójmiejski zespół, laureat 40. edycji krakowskiego festiwalu Jazz Juniors, nagrodzony przez Jazz Forum jako nadzieja polskiego jazzu, nominowany kilkakrotnie do Fryderyków. To była przedpremierowa wersja nowego albumu grupy Da Vinci. Płyty, która jest czwartą w dorobku zespołu po albumach Eternal Entropy, nominowanego do wielu nagród Circle Songs, a także koncertowej płyty nagranej w studio imienia Agnieszki Osieckiej programu Trzeciego Polskiego Radia. Zespół wystąpił w składzie lider Tomasz Chyła na skrzypcach, Emil Misz na trąbce, Krzysztof Hadrych na gitarze, Konrad Żołnierek na kontrabasie i Sławek Koryzno na perkusji. Czuję się trochę współwinnym nowego albumu Da Vinci, jako że podczas jednego ze spotkań prasowych z zespołem, który miałem zaszczyt prowadzić, stwierdziłem, że lider grupy Tomasz Chyła, jeżeli chodzi o wielobarwność swoich zainteresowań, przypomina mi Leonarda Da Vinci. Twierdzi, że to była inspiracja do tego, żeby zainspirować się postacią geniusza, jego ciekawością świata i człowieka. Na album Da Vinci składają się następujące utwory: A Constant Stream of Consciousness, Machina Volante, The Ritual, tytułowy Da Vinci, Strong Algorithm, Frantic, przed Państwem Tomasz Chyła i jego kwintet.
Dzień dobry, proszę Państwa. Bardzo nam miło, że możemy gościć dzisiaj w pięknej sali kameralnej NOSPR-u i w Polskim Radiu Dwójce. Miło nam, że możecie Państwo posłuchać nas w radiowej audycji. Gra dla Państwa Tomasz Chyła Quintet w składzie Emil Miszk na trąbce, Sławek Koryzno na perkusji, Konrad Żołnierek na kontrabasie, Krzysztof Hadrych gitara, no i ja, Tomek Chyła na skrzypcach. Gram dla Państwa nasz najnowszy materiał z płyty, która ukaże się niebawem. Z płyty inspirowanej wielkim umysłem włoskiego renesansu, Leonardo da Vinci'im. Jest to muzyka, w której inspirujemy się jego podejściem do sztuki, do piękna, jak i również do samej nauki. Płyta też będzie miała właśnie taki tytuł, Da Vinci. Zagraliśmy dla Państwa dwa utwory. Pierwszym z nich to był utwór A Constant Stream of Consciousness i drugi Machina Volante. Teraz zagramy dla Państwa utwór The Ritual. Thank you.
Thank you.
Państwa, zagraliśmy dla Was teraz utwór o tytule Da Vinci, tytułowy utwór naszej płyty. Długi, złożony. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami ten czas. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie przez Nostr, za to, że możemy zagrać w tej przemiłej sali kameralnej. Dziękujemy bardzo Polskiemu Radiu za to, że zechcieliście puścić nasz koncert. Tym bardziej fajnie, że sam koncert zapowiadał pan Piotr Metz, który miał duży wpływ na powstanie tej płyty przez sam pomysł na tytuł płyty. Kiedyś graliśmy koncert w radiowej Trójce i właśnie pan Piotr, zapowiadając nas, wspominał coś o człowieku renesansu, o Leonardo da Vinci jako osobie wszechstronnej, porównując go troszeczkę do mojej osoby, która dzieli również nie tylko tą płaszczyznę jazzową w muzyce, ale również choralistykę. Tak więc na płycie też będzie można znaleźć elementy związane właśnie też z muzyką choralną. Dziękujemy Państwu pięknie. Zagramy jeszcze parę utworów. Teraz utwór Strong Algorithms. Thank you.
Bye.